pani chodzi, brzydka jest pogoda, ale w moim sercu, nie wiem jak w waszym, ale w moim świeci słońce, ponieważ był moment w moim życiu, kiedy zaprosiłem Jezusa Chrystusa, kiedy oddałem Jemu swoje serce i On przyszedł i On zmienił moje życie, wniósł radość, wniósł spokój, oddzielił mnie od grzechu i za chwilę o tym będę mówił. Kochani, przez wiele lat chrześcijaństwo dla mnie się kojarzyło z tym, że dwa razy w roku muszę robić taki gruntowny rachunek sumienia przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą, pójść wyznać Panu Bogu grzechy i On mi przebacza, może jeszcze raz w ciągu roku, tak w lecie i tak naprawdę wiedziałem, że nic się nie zmieni, że wyznaję Bogu grzechy, ale tak naprawdę za dwa, za trzy tygodnie wracam do starego życia, wracam do tego, co robiłem i po prostu tak wyglądał rok za rokiem. I kochani, ja naprawdę myślałem, że na tym polega chrześcijaństwo, bo od czasu do czasu oczyścić się przed Bogiem, pobyć przed świętami, troszeczkę tak święciej, czyściej pożyć, pobyć w takiej atmosferze świątecznej, świętej, bogobojnej. Ale kochani, kiedyś na ulicy spotkałem ludzi, którzy mi powiedzieli, że nie tak się sprawy mają, że ten Jezus, który zmartwychwstał, może zamieszkać w sercu człowieka i może dać pokój, może dać radość, ale przede wszystkim dla mnie coś niesamowitego było, że powiedzieli mi, że On oddzieli mnie od grzechu, On uwolni mnie od grzechu, On sprawi, że grzech nie będzie panował nade mną. Kochani, wtedy miałem 18 lat i tak sobie pomyślałem, no fajna, dobra nowina, naprawdę to jest niezłe. Ale mając 18 lat, ja nie miałem żadnych kłopotów, ja po prostu żyłem sobie na luzie. Nie było wiele grzechu, nie było wiele nieprawości i tak dalej, ale zapamiętałem tych narkomanów, alkoholików, którzy mówili, że Jezus ich zbawił, oddzielił od grzechu, zabrał im nałogi i kochani, w wieku 35 lat, już nie było tak pięknie jak w 18 lat, trochę się piło, trochę się hulało, zostałem związany grzechem, zostałem związany nieprawością i kochani, przyszła depresja, przyszły myśli samobójcze i było mi naprawdę źle. Mieszkałem wtedy w Hiszpanii i było mi naprawdę źle. Ale kochani, ja przypomniałem sobie, że byłem na takiej ewangelizacji jak ta, że stawali ludzie, którzy mówili o mocy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Ja w wieku 35 lat zgięłem swoje kolana przed Bogiem i powiedziałem, Boże, potrzebuję Ciebie. Jest to pierwszy moment w moim życiu, kiedy naprawdę nie radzę sobie z życiem. Impreza goni imprezę, balety gonią balety, kluby nocne, dziewczyny, kochanki. Doprowadziło mnie to do takiej depresji, że chciałem popełnić samobójstwo. Miałem kupę kasy na koncie, mieszkałem wtedy w Hiszpanii, fajnie zarabiałem, ale było mi źle. Był gdzieś wewnętrzny ból, ponieważ w tym sercu, w moim sercu nie było Boga. Był diabeł, grzech i wszystko co najgorsze w tym świecie. I kochani, przypomniałem sobie, że byli ludzie, którzy stawali, patrzyli mi prosto w oczy i mówili, że Jezus jest realny. Uwalnia od grzechu, daje pokój, daje radość, daje sens życia, że można mieć pogodę ducha, że można być uśmiechniętym od rana do wieczora. I kochani, zgiąłem swoje kolana i powiedziałem, drogi Boże, potrzebuję Ciebie. Ja ten syn marnotrawny chcę wrócić, potrzebuję Ciebie, bo sam nie potrafię żyć. Potrafię tylko zarabiać pieniądze, ale poza tym wszystko się posypało. Posypała się firma, posypała się rodzina i byłem o krok od popełnienia samobójstwa, bo było mi źle. I była to najlepsza decyzja, jaką w życiu podjąłem. Zaprosiłem Jezusa Chrystusa do swojego życia i powiedziałem, drogi Boże, wchodzę teraz pod Twój autorytet. Ty mów, a ja będę słuchał. Od dzisiaj chcę być wykonawcą Twojego słowa. I powiem Wam, to było 10 lat temu. To była najlepsza decyzja w moim życiu. Dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem. Dzisiaj nie piję, dzisiaj nie robię tego, co robiłem kiedyś. Mam fajną żonę, mam fajny dom, fajną rodzinę. Nie muszę jej zdradzać. Jestem szczęśliwym człowiekiem, bo razem z żoną podaliśmy swoją rękę Jezusowi Chrystusowi i On nas prowadzi przez życie. I to takie moje krótkie świadectwo, by Ciebie zachęcić, może masz religię, może wierzysz w Boga, ale tak naprawdę nie jesteś pod autorytetem Jezusa Chrystusa, ale tak naprawdę to nie On prowadzi Ciebie przez życie, ale tak naprawdę nie jesteś tą owieczką, a Jezus nie jest Twoim realnym pasterzem. Chcę Ciebie zachęcić, przyjdź do Jezusa, ponieważ On może Ciebie zbawić. W tym życiu da Ci pokój, radość, uwolnić od grzechu i zapisać Twoje imię w Księdze Żywota. Gdy będziesz umierał, nie będziesz musiał się bać. Spotkasz Jego w niebie, bo tak mówi Biblia, tak mówi Pismo Święte i to, co tutaj mówimy, jest bardzo głęboko oparte na Piśmie Świętym. Dlatego zachęcam Ciebie, podejdź do nas, jeśli chcesz. Możemy się z Tobą pomodlić. Może dzisiaj być ten dzień, w którym oddasz swoje serce Jezusowi. Może być dzisiaj ten dzień, w którym zawołasz
wołasz, bo masz chorobę i lekarz rozkłada ręce, chcemy się modlić. Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech się zgromadza w moim imieniu, ja tam jestem. Kochani, wiem, że czytaliście Biblię, wiem, że znacie Ewangelię o tyle o ile i wiem, że kojarzycie sobie Jezusa z cudami, ze znakami, z uzdrowieniami, z uwolnieniami, z mocy demonicznej, bo tak go opisuje Ewangelia. Cztery Ewangelie tak opisują Jezusa. I chcę wam powiedzieć, on powiedział, gdzie dwóch lub trzech się zgromadza w jego imieniu, tam jestem pośrodku nich. I on jest tutaj, by to samo czynić, co czynił kiedyś. Przyjdź, nie wstydź się, chcemy się z tobą modlić o twoje problemy, możemy z tobą porozmawiać, jesteśmy do twojej dyspozycji. Niech dobry Bóg ci błogosławi.